Witam Państwa w kolejny niedzielny wieczór. Dzisiaj już pewnie domyślacie się, o czym będę mówił. Mianowicie chciałbym przeanalizować następujący dokument. Ten początek oczywiście to swoisty żart z popularnego memu, jakoby partia Razem była socjalistyczna czy komunistyczna, co jest oczywiście całkowitą bzdurą, gdyż to typowo zachodnioeuropejska socjaldemokracja, jak i wiele chociażby w Skandynawii, które rządzą tam od wielu, wielu lat i póki co jeszcze nie skolektywizowali środków produkcji, ani nie wprowadzili kołchozów. Czytając jednak program partii Razem i ich deklarację ideową, znalazłem sporo innych rzeczy, do których można by się przyczepić oprócz kolektywizacji rolnictwa. Mianowicie, w samej deklaracji ideowej miałem nieco nadziei, że będzie to całkiem dobry program, z którym będę mógł się zaprzyjaźnić. Już z pierwszych słów deklaracji ideowej dowiadujemy się, że partia Razem ma po pierwsze dość przeżartych korupcją złej kasty polityków, a po drugie nieuczciwych przywilejów dla banków i korporacji. Myślę sobie, że to całkiem rozsądne postulaty. Ja też mam dość polityków, a przywileje dla korporacji czy banków są zupełnie nieuczciwe i nierynkowe. Przecież wszyscy powinni być traktowani w sposób jednakowy, pełen egalitaryzm. Niestety potem okazuje się, że z jakiegoś powodu mają też dość kredytów na 30 lat i umów śmieciowych. Najłatwiej pewnie byłoby ich po prostu zakazać i wtedy ludzie braliby kredyty na 29 bądź 31 lat, jednak moim zdaniem nie jest to jakiś szczególny problem. Ot, ludzie biorą kredyty, ponieważ chcą kupić sobie mieszkanie, dom, samochód, a biorą je na taki czas dlatego, żeby mieć jak najniższą ratę i byli w stanie je spłacić. Im dalej jednak, tym gorzej. Oczywiście zaraz obok tego, czego partia Razem ma dość, powstało też to, czego partia Razem oczekuje. Mianowicie jest to dobra, darmowa opieka lekarska, darmowe, dobre żłobki oraz tanie mieszkania czynszowe. Jak widzicie, na razie mi się bardzo podoba, brzmi super. Stabilne warunki pracy i dobra płaca, godna płaca. Przez godną płacę rozumieją oni 15 zł brutto na umowie o pracę na czas nieokreślony, albo 20 na każdym innym typie umowy. No i są to dość duże pieniądze w porównaniu do obecnej płacy minimalnej, ale jak wiadomo, przedsiębiorcy śpią na pieniądzach, to są źli wyzyskiwacze, więc taki ciężar nie bardzo ich obejdzie. Co z tego, że wkrótce potem wprowadzono by w hipermarketach kasy samoobsługowe. Poza tym, że ludzie zaczną nagle lepiej zarabiać, będą pracować też krócej, no bo partia Razem postuluje 35-godzinny tydzień pracy. Można? Można. Jak się chce, można sprawić, żeby ludzie pracowali krócej, a zarabiali więcej. Oczywiście źli politycy nie chcą z jakiegoś powodu tego zrobić, ale oni wiedzą jak. To znaczy, nie jest tam napisane jak to zrobią, ale to zrobią, ja im wierzę na słowo. Dodatkowo, żeby upewnić się, że przedsiębiorcy nie śpią gdzieś tam w swojej pieczarze na pieniądzach, mają być częstsze i niezapowiedziane kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. Jak wiadomo, taki kontroler dokładnie sprawdzi, czy przedsiębiorca czasem nie ukrywa jakiegoś majątku przed państwem, który można przecież opodatkować albo zainwestować. Właśnie, firmy będą musiały inwestować, ponieważ jeżeli nie, będą obłożone sankcjami. Taki przymus inwestowania, przymus rozwijania. Przy takim układzie ja bym poszedł w ogóle o krok dalej i w każdej firmie zatrudnił człowieka z Państwowej Inspekcji Pracy. Zlikwidowałoby to mnóstwo kosztów i problemów. Taki pan Wiesio mógłby się mieć swoje własne biuro w takiej firmie i po prostu przychodzić co dwa dni na kontrolę, sprawdzać, czy wszystko jest ok, czy wszystkie normy są przestrzegane i wtedy z pewnością jakość pracy w całej Polsce znacząco by wzrosła. Niestety partia Razem nie postuluje takiego pana Wiesia w każdej firmie, za to chce, żeby w każdej był związek zawodowy lub jego odpowiednik. Nawet w tej, kiedy pracodawca zatrudnia na umowę o dzieło. Bardzo mnie to zastanawia, w jaki sposób ludzie, którzy wykonują jakieś dzieło za umówioną stawkę, mieliby założyć związek zawodowy i po co byłby im potrzebny. Nie wiem, w programie tego nie wytłumaczono, ale z pewnością jest to bardzo ważne dla ich interesów. Partia Razem chce również dbać o absolwentów. Jako, że są problemy na rynku pracy, chcą, żeby każdy absolwent miał możliwość zatrudnienia w państwowej organizacji non-profit oraz otrzymywać płacę z budżetu państwa. Jako, że będzie to umowa o pracę z pewnością na czas określony, ponieważ tylko na pół roku, będzie pewnie zarabiał te wspomniane wcześniej 20 zł na godzinę. Moim zdaniem to bardzo solidna propozycja. W końcu każdy chciałby przez pierwsze pół roku życia zarabiać te 20 zł na godzinę. Od tak, po prostu, bez starania się, bez szukania pracy, po prostu. Super start. Wspaniały pomysł. Idąc dalej, żeby nie było tak kolorowo. Oczywiście trzeba podnieść też podatki, żeby pokryć te wszystkie wspomniane już i te jeszcze niewspomniane inwestycje państwowe.
Dlatego na przykład najbogatsi powinni płacić więcej. No to jest logiczne, tak? Skoro zarabiają więcej, niech płacą więcej. Dlatego 75% od stawki pół miliona w górę, bo to jest progresja podatkowa. Pamiętajmy, nie 75% w ogóle od wszystkich i od całości. Nawet osoba zarabiająca 1 000 000 złotych miesięcznie nie będzie płaciła 75% stawki. Będzie płaciła więcej. Zaskoczeni? Oczywiście, bo progresja podatkowa partii Razem to nie tylko podatek dochodowy, ale również progresywny ZUS i progresywny NFZ. Okazuje się, że efektywna stawka podatkowa przy 1 000 000 złotych dochodu to 78,25%. A powiedział mi to nie kto inny, a pan kalkulator podatkowy partii Razem. 78,25%! A ludzie tak śmieli się, gdy mówiono o tym, że partia Razem chce zabrać najbogatszym 3/4 dochodu. Ba! Chce zabrać nawet więcej. Partia Razem chce też walczyć z rajami podatkowymi. Oczywiście nie chodzi o to, żeby powiedzieć Cyprowi wojnę, ale w jakiś sposób zakazać polskim firmom rejestrowania się na Cyprze czy w innych rajach podatkowych. Oczywiście nie wiadomo do końca, jak to zrobić. Jest to bardzo trudne wykazać w końcu, czy firma jest rodzimie zainstalowana na Cyprze, czy rzeczywiście jest tylko to dokonane w celu uniknięcia opodatkowania. Jednakże oni z pewnością mają na to wiele pomysłów, które radośnie wprowadzą w życie. Partia Razem wymyśliła też genialny sposób na zlikwidowanie bezdomności jedną prostą ustawą. Mianowicie chcą zakazać całkowicie eksmisji na bruk. Co to oznacza? Ano, że jak ktoś nie płaci czynszu, nie płaci opłat, nie można go wyrzucić na bruk. Trzeba mu dać jakieś mieszkanie zastępcze bądź socjalne. I nawet jeżeli będzie to przy złej woli, jak często się dzieje przecież, ludzie potrafią naprawdę mieszkania socjalne demolować, obrócić w ruinę, sprawić, że będzie to przypominało menelnie i chlew. Nie ma znaczenia, nie wolno eksmitować na bruk. Bardzo szlachetne z ich strony, jeżeli za to będą chcieli zapłacić. Niestety, prawdopodobnie będą chcieli, żebyśmy my za to zapłacili. Punktem, który dał mi pewne nadzieje, było to, że partia Razem chce zlikwidować składkę na NFZ. Jednakże w ich kalkulatorze ona widnieje i w dodatku jest progresywna. Po prostu nazwali to podatkiem, a służbę zdrowia chcą finansować z budżetu państwa. A jak wiadomo, personelu w szpitalu jest za mało i za słabo zarabia. Dlatego trzeba sprawić, żeby personel szpitalny był lepiej zarabiający i było go więcej. Proste? Proste. Kolejne genialne rozwiązanie. A ponieważ deficyty w służbie zdrowia są tak potężne, nie można się ograniczyć tylko do szpitali. Pielęgniarka w każdej szkole, stomatolog w każdej szkole, w szkole powinny być wykonywane szczepienia i średnia hawajska dla rozpędziłem się. To jest teraz mój ulubiony punkt. Mianowicie partia Razem chce stworzyć fundusze celowe na rzecz aktywizacji sportowej z lokalnych społeczności. To znaczy, nie wiem w jaki sposób, ale za pomocą pieniędzy z budżetu państwa chce, żeby ludzie dla własnego dobra uprawiali sport, żeby byli zdrowi. Bardzo szlachetne, nieprawdaż? Jedyny problem polega na tym, że ludzie prawdopodobnie, którzy nie chcą obecnie uprawiać sportu, no nie będą uprawiać tego sportu tylko dlatego, że powstanie im pod nosem jakiś obiekt do uprawiania sportu. Chyba że państwo zamierza płacić ludziom za ćwiczenia. Wtedy być może rzeczywiście mogłoby to zadziałać. Ale wątpię. Tylko nawet jeżeli mają zamiar wprowadzić ten program Brzuszek Minus, polegający na płaceniu obywatelom za ćwiczenia, chociaż wątpię, że miało to tak wyglądać, okazałoby się nagle, że potrzebny jest również specjalny urząd, który by to weryfikował, specjalne izby kontrolne, specjalne obiekty, specjalni urzędnicy, którzy by kontrolowali to, czy rzeczywiście ludzie w ramach programu Brzuszku Minus redukują swój brzuszek. No, wydaje mi się, że to jednak dobra wola obywateli zależy od tego, czy będą uprawiać sport, czy nie. Partii Razem przeszkadza również odległość, jaką muszą pokonać mieszkańcy wsi do sądu, szpitala czy szkoły wyższej. Uważają, że musi być do tych obiektów blisko. Nie jest sprecyzowane, co uznają za blisko, ale musi być blisko. Ja bym dodał jeszcze do tego jezioro. Pod Toruniem nie ma żadnego większego jeziora, natomiast na Warmii i Mazurach jest co 10 km. To jest niesprawiedliwe społecznie. Jezioro w każdej gminie. To jest mój program. Jak wiemy, w Polsce wciąż są miejsca, gdzie jest ogromny problem z bezrobociem strukturalnym. Partia Razem wymyśliła genialny sposób na to, by się z tym problemem w końcu uporać. Mianowicie, chcą zatrudnić więcej osób w pomocy socjalnej. No rzeczywiście, jeżeli zatrudnią osoby bezrobotne w pomocy socjalnej, no to nie będą już bezrobotne i problem rozwiąże się sam. No moje genialne. A już tak całkowicie na serio, to kto znalazł dzięki urzędowi pracy pracę? Chodzi się tam głównie po zasiłek dla bezrobotnych i po to, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne. No nie oszukujmy się, ludzie szukają pracy na własną rękę i na własną rękę ją znajdują. Naprawdę przedsiębiorca musi być bardzo zdesperowany, żeby szukać pracownika w pośredniaku. Teraz przechodzimy do jednej z moich ulubionej części ich programu. Mianowicie państwo wciela się w rolę Boba Budowniczego i buduje mnóstwo rzeczy w każdej gminie. Oprócz wspomnianego budowania już mieszkań, państwo powinno budować też bezpłatne poradnie prawne.
domy opieki dla osób starszych, żłobki i przedszkola, tyle ile potrzeba, nowy przemysł. Ten nowy przemysł szczególnie mnie urzekł. Jak wiadomo, już za PRL-u już to wiedzieli, że siłą państwa jest to, ile produkuje, jaki ma silny przemysł. To znaczy, wydobywamy mnóstwo węgla, palimy obok tym węglem, wszystko jest super, dużo dymu, maszyny wielkie, maszyny ciężko pracują, tak, wszystko jest super, PKB rośnie straszliwie w górę, nic się nie dzieje. Partia Razem, mając dobre wzorce w poprzednim ustroju, stwierdziła, że potrzebujemy dużo nowego przemysłu, mimo że przemysł w Polsce rozwija się bardzo dobrze, co potwierdzają statystyki, ale czemu zaprzeczają często lewicowcy, bo w ich gminie była kiedyś fabryka, w której robiono garnki i już nie ma tej fabryki i nie robią garnków. PiS określa się jako partia prorodzinna, ale to nie jest prawdziwa prorodzinność. Prawdziwie prorodzinne jest Razem. PiS jest prorodzinne, ale tylko dla wybranych, dla rodzin z dwójką dzieci. Natomiast partia Razem jest zarówno dla tych, którzy chcą mieć dzieci, nie chcą mieć dzieci i już mają dzieci, bo proponują dopłaty do antykoncepcji, in vitro i zasiłek rodzinny. Najbardziej zastanawia mnie ta dopłata do antykoncepcji, w końcu ona nie jest jakoś droga, ale kiedy sobie pomyślę o tych wszystkich nowych wydatkach, podatkach, które za nimi idą, które planuje partia Razem, myślę, że jednak te dopłaty mogą być konieczne, bo zwykłego obywatela nie będzie stać na prezerwatywy. Bardzo rozczulił mnie też punkt 9 pod punkty 2 i 3 deklaracji ideowej, bo same sobie zaprzeczają i próbowałem znaleźć w nim jakiś większy sens, ale mi się nie udało. Zamiast rozdawać pieniądze prywatnym firmom, stworzymy państwowe i samorządowe fundusze zalążkowe, inwestujące w przedsięwzięcia w zamian za udział państwa w przyszłych zyskach. Proste i logiczne. Wprowadzimy zasadę, że warunkiem uzyskania środków publicznych przez firmy będzie przestrzeganie praw pracowniczych i zapewnianie dobrych warunków pracy. Streszczając te dwa punkty i przekładając na język ludzki z partyjnego. Nie będziemy dawać pieniędzy prywatnym przedsiębiorcom. Dwa. Będziemy dawać pieniądze prywatnym przedsiębiorcom, jeżeli będą przestrzegać praw pracowniczych. No cóż, ja widzę tutaj drobną lukę. Na sam koniec chciałbym dodać jeszcze, że partia Razem jest przeciwna umowie o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Nikogo to pewnie nie dziwi, biorąc pod uwagę ich poprzednie postulaty. Mnie bardzo zaintrygowało jednak uzasadnienie. Mianowicie, jest to niebezpieczne dla polskiej demokracji. W jaki sposób, to ja nie jestem w stanie wydedukować. Mam nadzieję, że odcinek się podobał i nie przeszkadza Wam luźniejsza forma, którą ostatnio narzuciłem. Do poważniejszych tematów oczywiście zamierzam wrócić. To nie jest tak, że to zmiana na stałe. Po prostu sesja, ciężki czas. I mi, i Wam przyda się odrobina relaksu. Także do zobaczenia w kolejną niedzielę. Do usłyszenia. Na razie. Cześć. Paweł. Zdałem sobie sprawę, że teraz i prawica, i lewica ma już mnie dość.